przekaz od Ducha Świętego. 29 listopad 2022 roku. Źle się czujesz. Ma na to wpływ też pogoda i kłębiące się demony nad Polską, które zasłaniają słońce i zsyłane są i z innych krajów. Dzięki zawierzeniu w niedzielę było wczoraj jeszcze oczyszczone powietrze i światło i dobra pogoda. Zawierzenie to było wzmocnione także czystym uczuciem. Owszem, jest pragnienie połączenia się z Tobą w pełni, jeśli byłaby taka Boża wola. Lecz nie wykracza poza to, co Boże i dozwolone. Matka Boża, pięknej miłości, jaka była w katedrze w Bydgoszczy, uczy pięknej miłości, miłości duchowej. Niewiasta ta niech będzie bardziej z ducha niż z ciała. Takiej jej chce Jezus. Dla Ciebie jest to normalne, iż nic z tego może nie być, nawet gdyby Bóg nie miał dla Ciebie innych planów i nie ma w Tobie pragnienia połączenia się z kobietą, ciałem i duchem, nie patrząc na nic, a tylko powstrzymuje Cię Boży zakaz. Są u Ciebie pokusy, jest zmysłowość, lecz nie ma w sercu pragnienia połączenia się z kobietą. Niewiasta, która została wdową, czy też jest rozwiedziona, bo zagrażało to jej zdrowiu i życiu, a nie zrobiła tego, bo przestała kochać, lub dla innego mężczyzny, winna w pewnym sensie duchowo wrócić do stanu sprzed swego ślubu. Najlepiej dziewictwa. Niech się czuje czysta dla Pana. Pragnienie mężczyzny, męża koło siebie i także tej męskiej podpory jest normalne i Bóg tego nie gani. Lecz dobrze, aby kobieta była bardziej duchowa. Jeśli może wziąć ślub kościelny i wiadomo, że mężczyzna, którego pozna, chce ją poślubić, lub gdy te intencje nie są jeszcze jasno wyrażone, niech wystarcza jej okres oficjalnego czy nieoficjalnego narzeczeństwa. Wspólne spacery, rozmowy, trzymanie się za rękę i delikatne pocałunki. Niechaj nie mówi i nie sugeruje, że pragnie się z nim zespolić. Wiadomo, że to stanie się po ślubie,
A jeśli jest bardzo namiętna, na pewno ta namiętność nowego męża ucieszy. Winno być jednak takie wrażenie, że jest namiętna dla niego i że on tak działa na nią, a nie, że pragnie w ogóle mężczyzny. I jaki by nie był, jeśli jest jej i jest zakochana, to niewiele się liczy dla niej poza chwilami zapomnienia w jego ramionach. Wdowa i rozwiedziona, jeśli może mieć kościelny ślub, winna być skromna, czysta, powściągliwa. Winna ukryć swe pragnienie i być taka, jakby jej wystarczało trzymanie się za rękę i delikatne pocałunki, jakby nie miała innych potrzeb. Winna starać się być taka, jak gdy jej to wystarczało, jak spotykała się nawet z jakimś chłopcem, a była dziewicą i nie myślała ani o seksie, ani o małżeństwie. Jak mówię, jest to ćwiczenie, lecz ćwiczyć się trzeba. W nocy poślubnej winna być delikatna i z początku wstydliwa, lecz subtelnie. Nie powinna uzewnętrzniać swego doświadczenia, w miłosnych arkanach zwłaszcza, jeśli jej drugi mąż miałby mieć mniejsze, na przykład byłby kawalerem. Niech pozwoli przejąć inicjatywę mężczyźnie. Choć oczywiście niech też nie będzie jak kłoda, jak mówicie. Niech nie będzie wyuzdana i niech nie przytłacza męża swą zmysłowością. Mówimy oczywiście o godnym mężu. Gdyby wzięła takiego, który nastawia się na seksualne użycie i podkreśla, że lubi kobiety doświadczone, to niech używa swego doświadczenia. Lecz takie małżeństwo i taki mąż nie będzie podobać się Bogu. Żaden religijny mężczyzna nie będzie nastawiał się na seksualne użycie. Zaś jego skromność, nawet mimo doświadczenia, na przykład z małżeństwa, i jej skromność, czyli nie tyle naturalna, ile wypracowana, dać może większą radość i rozkosz w zespoleniu niż popisywanie się swoim doświadczeniem. To doświadczenia musicie dojść wspólnie i ciało winno odzwyczaić się od tego, czego się nauczyło. Małżeństwa winny być czyste, czyli także te ponownie zawarte. Małżeństwo ponownie zawarte winno być niewinne,
aż poznają się ciała i wypracują wspólną harmonię współżycia. Jak mówię, niewiasta, choćby była doświadczona, a mąż nie, winna zawsze dać przejąć inicjatywę w początkowym okresie. Potem może się to zmienić, gdy się poznają i dopasują do siebie. Kobieta w czystym małżeństwie nie powinna być nauczycielką męża w sprawach seksualnych, w tym i wtedy, gdyby to było ich pierwsze małżeństwo, a ona miała bogate doświadczenia przedmałżeńskie. Gdy nie jest dziewicą, mąż zawsze powinien o tym wiedzieć. Nie powinien pytać i nie powinien o tym rozmawiać, ale ogólnie winien wiedzieć, czy ta niewiasta była zakochana i z jednym mężczyzną, z którym straciła dziewictwo, czy też było ich wielu. Mężczyzna też powinien być czysty, lecz zawsze tak jest, iż dziewictwo u mężczyzny i czystość u niego i u kobiety nie jest tym samym. Ani mężczyzna, ani kobieta w małżeństwie, w którym oboje małżonkowie są już wcześniej doświadczeni seksualnie, lub jedno bardziej, a inne mniej, lub jedno z nich w ogóle, nie powinni oczekiwać ani mieć jakichś wyobrażeń, czy filmowych, czy innych, i je stosować, lecz kierować się sercem. I usta, i dłonie, i intymność niech będą tego serca przedłużeniem. Przedłużeniem ducha, i niech oprócz przyjemności i rozkoszy będzie miłość, szacunek i radość płynąca z czystości i niewinności. Ta winna cechować małżonków, choćby oboje byli we wdowieństwie i mieli długie pożycie małżeńskie. Jeśli chcą zawrzeć małżeństwo po to, aby jak najszybciej ukoić swe chucie, to oczywiście Bóg to dopuszcza, bo lepiej, by działo się to w łożu małżeńskim, niż by mieli płonąć lub grzeszyć przed Nim. Niech wtedy, jak mogą, zawrą je jak najszybciej. Dla powtórnych małżeństw, czy też małżeństwa wdowca z panną, lub na odwrót, tak jak dla pierwszego małżeństwa, na pierwszym miejscu powinien być Bóg i winny miłować się w Panu. Zatem, jeśli wdowa, może to niech pozostanie poślubiona tylko Panu. Podobnie i wdowiec. Jeśli nie, lub też potrzeba opieki nad dziećmi, niechaj się połączą węzłem małżeńskim. Amen. Otrzymał
Cyprian Polak.